Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Diana Maciąga i mam przyjemność poprowadzić dzisiaj ten webinar. Ja reprezentuję Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot i zajmuję się w nim kampanią klimatyczną. Mam przyjemność przedstawić Państwu Dariusza Szweda, ekonomistę, który działa w ramach Zielonego Instytutu i który od bardzo już wielu lat promuje w Polsce efektywność energetyczną i energetykę zdecentralizowaną, demokratyczną, właśnie opartą na efektywności i w drugiej kolejności odnawialnych źródłach energii, a wszystko to w rękach społeczeństwa. Energetyka dla ludzi, a nie dla koncernów, lekko spoilerując dzisiejsze spotkanie. Zaraz oddam głos Dariuszowi, teraz jeszcze chwilkę technikaliów. Mają Państwo do dyspozycji czat, w którym oczywiście możemy dyskutować, natomiast bardzo proszę, aby zachować pytania do Darka na drugą część naszego spotkania, ponieważ najpierw będziemy mieć tutaj prezentację, a potem czas na pytania i odpowiedzi. Pojawi się wtedy specjalne okno, specjalny tryb Q&A, w którym będziecie mogli Państwo zadawać pytania, więc jeżeli tylko przyjdzie Wam coś do głowy w czasie prezentacji, proszę zapisać i dać nam znać w odpowiednim momencie. Oddaję teraz głos Darkowi. Bardzo się cieszę, że możemy Cię tu widzieć. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję pracowni za zorganizowanie tego wydarzenia. Bardzo ważne, bardzo też za to dziękuję, że przedstawiłaś mnie jako ekonomistę, bo będę się starał dużo mówić właśnie o aspekcie ekonomicznym transformacji energetycznej, bo o tym rozmawiamy, a zatem także osiągnięciu neutralności klimatycznej w taki sposób najbardziej egalitarny, włączający, inkluzywny, taki, który nie pozostawi nikogo poza tą transformacją. Czyli w pewnym sensie można powiedzieć, że będzie to transformacja sprawiedliwa, chociaż to określenie zostało wykorzystane w międzynarodowym języku prawnym tylko do obszarów górniczych, ale w pewnym sensie mogę powiedzieć, że no, wszyscy jesteśmy przed tym bardzo dużym wyzwaniem, jaki stanowi neutralność klimatyczna, osiągnięcie neutralności klimatycznej, i sprawiedliwa transformacja obejmuje nas wszystkich, wszystkie i wszystkich, w tym sensie, że nasz wkład, nasz udział jest bardzo istotny. Musimy wszyscy zdekarbonizować swoje życie, ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do zera. I teraz w jaki sposób to zrobić? Pozwólcie Państwo, że teraz przełączę swoją twarz do swojej prezentacji. Mam nadzieję, że to się uda. Czy moja prezentacja jest widoczna? Prosiłbym o potwierdzenie głosowe, bo niestety nie widzę czatu. Czy Państwo widzicie moją prezentację? Tak, Darku, widać. Możesz tylko włączyć sobie tryb prezentacji na dole w Twoim własnym programie. A momencik. To sekundkę, bo coś mi się tu po... Chyba jednak ja mam włączony typ, a jest, okej, okay. Przepraszam bardzo. Tak, tak. Będziemy dzisiaj rozmawiać o korzyściach, oczywiście także o kosztach, ale korzyściach, które wynikają z podnoszenia efektywności energetycznej, i w temacie już postanowiłem uwzględnić taką ważną dla mnie i myślę, że dla większości osób, które zajmują się polityką klimatyczną, hierarchią, że no tak jak nie ma gospodarki bez społeczeństwa, tak społeczeństwa nie ma bez przyrody. W związku z tym priorytetem jest ochrona przyrody, ochrona klimatu, bo ono jest potrzebne społeczeństwu. Mówiąc wprost, jeżeli mamy być szczęśliwi i bogaci, musimy mieć bogate, zdrowe środowisko i musimy chronić klimat. I podobnie, żeby mieć rozwijającą się gospodarkę, musimy mieć szczęśliwe
i bogate społeczeństwo. Dlatego właśnie jako pierwszy występuje tutaj klimat, drugi społeczeństwo, a trzeci element to gospodarka. Darku, przepraszam, że ci przerwę, ale czy ty u siebie widzisz całą prezentację? Bo ja cały czas widzę tutaj twojego PowerPointa. Tak, ja widzę całą. To ja może zatrzymam udostępnianie i jeszcze raz to zrobię, bo, dobrze? Tak, widocznie mamy jakiś błąd techniczny. Momencik. Zrobię to jeszcze raz. Sekundkę. Przepraszam Państwa za kłopot. Czy teraz jest OK? Niestety wygląda to tak samo. No jak rozumiem, ty widzisz po prostu swoją prezentację. Momencik, okay, jeszcze już, raz. Już próbujemy to naprawić. Okno, udostępnij. Wczoraj to działało, kiedy testowaliśmy. Czy teraz jest cały ekran widoczny? Też nie. Sekundkę. A, momencik, może ja muszę zmienić ekran. Sekundę. A teraz? Też nie, ewidentnie mamy jakiś błąd. No, jeszcze raz, bardzo przepraszam, nie wiem o co chodzi. Robię to wszystko tak jak wczoraj. Podczas testów i wszystko działało. Jasne. Nasi techniczni czarodzieje już nad tym pracują, więc mam nadzieję, że za chwilkę sobie z tym poradzimy. O, ktoś mówił, że teraz było OK, więc nie wiem, może jest jakieś opóźnienie. Ja chwilkę poczekam. Teraz udostępniłem cały ekran. Czy jest cały? Bo może Ej, Diana coś wygrywa się. Dalej nie? No, tutaj mamy w czasie informację, że jak zmieniłeś ekrany, to było OK. Tylko nie wiem, kiedy jest OK. Właśnie w którym momencie jest OK, bo ja. Spróbuj jeszcze raz, proszę, i zrób to, co wcześniej ze zmianą ekranu. Przepraszamy Państwa za usterki. Właśnie nie wiem, czy teraz. Jest. Jest? Pięknie mamy. Super. Pakiety klimatyczno-energetyczne unijne. Super. To bardzo się cieszę. Teraz przyspieszę. Zacznijmy od ram najszerszych, czyli Unia Europejska, bo Polska jest członkinią tej międzynarodowej organizacji i obowiązują nas wszystkie polityki, w tym wypadku dotyczące klimatu i energii. Jak Państwo widzicie, to się dynamicznie zmienia, ponieważ do 2020 cele były takie same jak teraz, ale zaledwie na poziomie 20%, czyli redukcja emisji gazów szklarniowych, udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym na poziomie Unii Europejskiej i poszczególnych krajów oraz poprawa efektywności energetycznej. Wszystkie miały 20%. Teraz, jak Państwo widzicie, to jest bardzo dynamiczne, to także się zmienia paradoksalnie, podnosi ze względu na obecną wojnę Putina przeciwko Ukrainie i ostatnie cele, jakie zostały w Unii Europejskiej uzgodnione, znowu w tych trzech celach, to są 55% redukcji emisji gazów szklarniowych, 45% udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej. I niestety, jak Państwo widzicie, to jest tak jest ustawione właśnie w dokumentach unijnych, że mimo że poprawa efektywności energetycznej jest najważniejsza,
to zawsze jest dopisywana tak trochę na końcu i tak było niestety do 2020, gdzie ten cel był w zasadzie niewiążący, teraz się stał wiążący i na przykład nie było żadnych przewidzianych kar za niezrealizowanie tego celu. Teraz jest już to dużo bardziej poważnie traktowane i Unia Europejska, jak Państwo widzicie, w najnowszych dokumentach, ten jest troszeczkę już stary, bo ma 3 lata, ale jest najważniejszy. Mianowicie wtedy Unia Europejska, to był 2018 bądź 2019 rok, przyjęła dokument Czysta energia dla wszystkich Europejczyków do 2030. Jego obowiązywanie ma miejsce. I tutaj zapisaliśmy bardzo ważną zasadę. Najpierw efektywność energetyczna, czyli energy efficiency first, mówiąc po angielsku. Ja to przetłumaczyłem, można przetłumaczyć to po pierwsze efektywność energetyczna, najpierw efektywność energetyczna. Jak Państwo widzicie, wpisałem tutaj te nowe cele, które się cały czas dynamicznie zmieniają. I teraz ktoś może zapytać, czy powinniśmy ograniczać politykę klimatyczną, energetyczną w Unii Europejskiej ze względu na rozpętaną globalną wojnę Putina przeciwko demokratycznej części świata, bo uważam, że to jest wojna o demokrację, a oczywiście w tle jest wojna surowcami energetycznymi, zarówno kopalnymi, jak też uranem. Unia Europejska pokazuje wręcz odwrotnie. My powinniśmy podnosić cele. Dlaczego? No dlatego, że każdy procent podniesionej efektywności energetycznej czy podniesionego udziału energii odnawialnej, to jest nasza własna energia, nasza europejska. Oczywiście nie wszystko, co robimy w Unii, jest robione na miejscu. Na przykład żarówki LED-owe kupujemy czasami z Chin, czy panele słoneczne także, ale to jest też jakby inny temat, ważny, ale dzisiaj go nie będę podnosił, o skróceniu łańcucha dostaw, żeby produkować, europeizować ponownie niektóre sektory, na przykład sektor efektywności energetycznej. Notabene Polska jest czempionem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o efektywność energetyczną, przemysł efektywności energetycznej. To my jesteśmy głównym producentem sprzętu AGD, autobusów elektrycznych, które są oczywiście bardzo efektywne energetycznie, pociągów elektrycznych, tramwajów elektrycznych, ale nawet okazuje się, że Polska zaczyna się dość mocno wybijać na przykład w takim ciekawym obszarze jak rowery, nie tylko elektryczne, ale w ogóle rowery. Stajemy się jednym z dużych producentów tychże urządzeń do przemieszczania się. Także Unia Europejska pokazuje właśnie, że efektywność energetyczna jest absolutnym priorytetem i powinniśmy to tak traktować także w Polsce. Ale zobaczcie Państwo, w czwartym już punkcie, bo już o Unii Energetycznej mówił nie będę, bo to jest po prostu jakby taka rama polityczna dla tej energii unijnej, że budujemy już nie Unię Europejską, czy w ramach Unii Europejskiej dajemy priorytet Unii Energetycznej. To znaczy, że nie budujemy już energetyk czysto krajowych, ale budujemy jedną dużą unijną politykę energetyczną, która na przykład łączy rynki poszczególnych krajów w jeden organizm, chociażby poprzez budowanie połączeń transgranicznych, bo wtedy, kiedy, co często słyszymy, gdzieś nie wieje czy gdzieś nie świeci, to gdzieś w Unii Europejskiej zawsze powieje, zawsze poświeci i trochę tej energii z odnawialnych źródeł energii będziemy mieli, ale najważniejsze jednak jest to, żebyśmy produkowali energię z oszczędzania. I tutaj proszę spojrzeć w czwartym punkcie, Unia Europejska postanowiła wywrócić do góry nogami politykę energetyczną, bo do tej pory podmiotem tych polityk, szczególnie na poziomie krajowym, były koncerny. Były często monopolizujące rynki koncerny, czy oligopolizujące, bo w Polsce mamy, jak Państwo wiecie, na przykład w energii elektrycznej oligopol 4 dużych koncernów. Teraz dokładnie się to zmienia, mianowicie to rynek konsumentów jest tutaj kluczowy, czyli my jesteśmy 450 milionów obywatelek i obywateli Unii Europejskiej jest kluczowym elementem tej transformacji, czyli mówimy o prosumeryzmie
i mówimy o społecznościach energetycznych. Mówiąc tak docelowo, każda i każdy ma prawo być prosumentem i prosumentką energii, czyli może oszczędzać energię, może ją konsumować i produkować jednocześnie i może ją na przykład sprzedawać, magazynować. To jest model, który opiera się nie na kilkunastu transgranicznych czy ponadnarodowych koncernów, a na czasami czempionów narodowych, jak to się w Polsce ostatnio często słyszy, typu Orlen, typu PGE, typu Tauron, ale wręcz przeciwnie. Dużo ważniejsze są na przykład takie organizmy, które możemy nazwać społecznością energetyczną, jak Kraków. Możemy na przykład Kraków zbudować w Krakowie społeczność energetyczną. Wszyscy mieszkańcy i mieszkanki tego miasta mogą stać się członkiniami, członkami społeczności energetycznej poprzez właśnie oszczędzanie energii i wytwarzanie własnej energii, czy to na dachu, czy to w jakimś na przykład parku wiatrowym koło miasta. Możliwości jest wiele. Na przykład biomasa, biogaz, tu są, nie będę wchodził w szczegóły, bo skupiam się dzisiaj jednak na efektywności energetycznej. I wreszcie rzecz kluczowa, to jest kwestia pieniędzy. Mówi się, że nie ma na to pieniędzy. No to jest nieprawda, dlatego że Unia Europejska jest jednym z najbogatszych regionów świata. Pytanie jest, czy pieniądze, o których mówimy, mają trafić do kieszeni koncernów energetycznych, tych właśnie, które do tej pory blokowały odchodzenie od paliw kopalnych, odchodzenie od uranu, czy też mamy pozwolić setkom milionów Europejek i Europejczyków bardziej efektywnie wykorzystywać to, co lokalnie mogą wyprodukować, na przykład ze źródeł odnawialnych. I tutaj ciekawostka, Państwo na pewno wielokrotnie już słyszeli o Europejskim Zielonym Ładzie. Udało mi się odkryć, bo to Kraków tego za mocno nie promował, ale jest też Krakowski Zielony Ład. Zachęcam Państwa do wpisania sobie w przeglądarce Krakowski Zielony Ład. Znajdziecie Państwo dokument, który przyjęła Rada Miasta i Pan Prezydent jako taki kierunkowy. On nie jest jakoś wiążący i powiem, on nie jest zbyt ambitny. To jest troszeczkę takie posklejane. Nie ukrywam, że mam tu satysfakcję, że mówiłem od lat o tym, że takie lokalne zielone łady w Polsce powinny powstawać i Kraków jest pierwszym miastem, które przyjął właśnie taką polityczną ramę. Ona, jak mówię, na razie jest taka troszeczkę mało ambitna, bo to są posklejane dokumenty miejskie i tam są też rzeczy, które nie są do końca w kierunku dekarbonizacji, bo na przykład mówi się tam o budowaniu autostrad miejskich, takich dużych dróg miejskich, które moim zdaniem absolutnie się nie kleją, że tak powiem, w polityce efektywności czy w polityce odchodzenia od paliw kopalnych. Wróćmy do zasady. Po pierwsze, efektywność energetyczna. Jest to zasada, która ma na celu, to jest z dokumentów unijnych taka definicja, ma pokazać, że traktowanie efektywności energetycznej jako pełnoprawnego źródła energii, w które sektor publiczny i prywatny powinien inwestować przed innymi, bardziej złożonymi czy kosztownymi źródłami energii. Czyli mówiąc tak bardzo po ludzku, zanim postawimy wiatrak, zanim zbudujemy na dachu jakąś mikroinstalację wiatrową czy słoneczną, czy też farmę fotowoltaiczną, czy biogazownię, po pierwsze musimy policzyć, ile energii możemy zaoszczędzić. Tak mówiąc znowu bardzo ludzkim językiem, zanim zaczniemy w tym wiadrze nosić wodę z miejsca na miejsce, to po pierwsze to wiadro musimy najzwyczajniej w świecie załatać, żeby ta woda nam się po drodze nie wylewała. Zatem jest to takie priorytetowe traktowanie rozwiązań, które obniżają popyt na energię, w sytuacji oczywiście, gdy są bardziej opłacalne niż inwestycje w infrastrukturę energetyczną, czy też jakieś inne elementy polityki energetycznej, które służą celowi, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. A o tym też za chwilę. Zobaczcie Państwo,
szkodliwe bajki o wzroście użycia. No niestety rząd zblatowany, kiedy mówię rząd, zawsze będę miał na myśli polski rząd, bo o nim mówię, zblatowany z koncernami, non-stop pompuje bajkę o wzroście, że będziemy zużywać ogromne ilości energii, w tym wypadku energii elektrycznej. Rzeczywistość jest zupełnie inna. To tutaj przygotowało wysokie napięcie.pl taką infografikę. Spójrzcie Państwo, jak przez dekady, w zasadzie od początku ubiegłego wieku, kiedy energia elektryczna w ogóle zaczęła stanowić jakiś element codzienności Polek i Polaków, czy mieszkańców Polski. Zobaczcie Państwo, te żółte to są prognozy, a to białe to jest to, co faktycznie było zużywane. I zobaczcie Państwo, w zasadzie cały czas jest pompowanie no, absurdalnie wysokiego zużycia energii, w tym wypadku elektrycznej, ale niestety podobne, tak straszy się nas podobnymi prognozami, że nam zabraknie prądu, że nam zabraknie ropy, że nam zabraknie tego śmego, a następnie rzeczywistość no, odbija się w zupełnie innym kierunku. I teraz istnieje taki dokument Polska Energetyka, polityka energetyczna państwa 2040, który został przyjęty w 2021 roku i co ważne, on już był nieaktualny w momencie, kiedy został opublikowany. No, bardzo słaby dokument, niepełny, nieadekwatny do wyzwań, czyli osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej w 2050 roku, ale oczywiście ambicje Unii Europejskiej są większe, żeby ta neutralność klimatyczna była wcześniej. Tutaj akurat slajd pochodzi ze strony rządowej opisującej ten dokument i zobaczcie Państwo, że tutaj te cele no, mają się nijak do celów unijnych, bo jest tutaj 32%, 28%, 14%, a przypomnę, że Unia Europejska mówi już o 45% w całości. A jeszcze, żeby Państwu wykazać, jak bardzo jest to nieadekwatne do tego, co się faktycznie dzieje, nie wiem, czy mój wskaźnik jest widoczny na ekranie. W każdym razie zobaczcie Państwo, że rząd zapisał w polityce energetycznej państwa 2040 udział fotowoltaiki na poziomie 5-7 gigawatów. Przypomnę tylko, że Polska dziś w 2021 roku ma już 11 gigawatów, czyli dwa razy więcej niż to, co przewidywał rząd w roku 2030 tutaj akurat, a później w 2040 przewidywał 11 do 16 gigawatów, a te 11 gigawatów mamy już w 2021 roku i pewnie możemy mieć jeszcze więcej, ale najważniejsza jest efektywność energetyczna. Zatem przejdę do slajdu, który ja przygotowałem. Tego w polityce energetycznej państwa 2040 w ogóle nie znajdziemy. Zobaczcie Państwo, ja to napisałem w takiej formule, jaką Unia Europejska uzgodniła, czyli mówię tak, cel musi być co najmniej 39% udziału efektywności energetycznej w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 roku i używam tego samego języka, którego używali autorzy polityki energetycznej państwa 2040, zatem też mówię szczególna rola. I spójrzcie Państwo, szczególna rola efektywności w obszarze energii elektrycznej, krótki zwrot inwestycji, Polska 100% LED, 100% sprzęt elektryczny AGD najwyższego standardu efektywności A i B, czy drugi bardzo ważny element to szczególna rola docieplania budynków, docieplonych sieci ciepłowniczych, czy wreszcie szczególna rola transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego w podnoszeniu efektywności energetycznej podróży, czy e-usługi, czyli po prostu przerzucanie niepotrzebnego transportu do załatwiania spraw przez internet. To akurat w czasie pandemii dość mocno i dynamicznie się w Polsce poprawiło.
mamy sporo usług w formule elektronicznej, które na przykład ograniczają potrzeby przemieszczania się z papierkiem tak zwanym po mieście czy między miastami i część rzeczy może być wykonywane bez ruszania się z domu. A jeszcze wrócę do poprzedniego slajdu, ponieważ zauważcie Państwo, to jest bardzo ważne, że udział OZE w miksie automatycznie rośnie dzięki zmniejszaniu bazy finalnego zużycia energii. Czyli jeżeli podnosimy efektywność energetyczną, czyli zmniejszamy całościowe zużycie energii, to wiadomo, że automatycznie te tutaj procenty, które zostały zapisane, podniosą się dzięki temu, że cała baza jest mniejsza. Zatem efektywność energetyczna także z tego powodu powinna być realizowana jako priorytet. Tak powinien wyglądać miks energetyczny państwa. Tego też nie znajdziecie Państwo w PEP 2040. Ta grafika pochodzi z raportu Greenpeace'u Rewolucja Energetyczna 2030. On już jest troszeczkę nieaktualny, na przykład absolutnie widać bardzo mały udział fotowoltaiki, on już jest większy niż na tym grafie, no bo właśnie nawet Greenpeace, który przecież jest tak proekologiczną organizacją, też nie przewidział, jak dynamicznie będzie się to rozwijał. Ale kluczowe, proszę Państwa, to jest to źródło, proszę spojrzeć, biały słupek, który na końcu drogi do 2050 roku sięga około 35%, a może nawet 40% całego słupka. Czyli zobaczcie Państwo, z tego słupka, który jest w 2010, 15, 20, tu widzimy, najpierw był wzrost, później już widać, że efektywność zaczyna się fajnie rozpychać, zmniejsza się całościowe zużycie i możemy to kontynuować, aż dochodząc do tak małego słupka. Proszę spojrzeć, on jest znacząco mniejszy od tego słupka, który mamy tutaj początkowo, czyli zamiast stopniowego wzrostu mamy wręcz przeciwnie, dynamiczny spadek. A jak powiedziałem, jest to dokument z 2013 roku, ponieważ technologia efektywności energetycznej też się rozwija, ja jestem przekonany, że ten słupek może być nawet mniejszy. Jaki jest ten potencjał? No tutaj znalazłem takie opracowanie, które przygotowała Krajowa Agencja Poszanowania Energii. Oni mówią, że tutaj mamy do czynienia z takim potencjałem 200 terawatogodzin rocznie, czyli oznacza to, że około 35% całego zużycia, czyli właśnie tutaj ta duża część, to może być wykonane, źródłem może być efektywność energetyczna, czyli zamiast budować farmy wiatrowe, zamiast stawiać fotowoltaikę na dachach, bo ja w ogóle nie mówię o kopalnych czy o uranie, bo ja jestem przeciwnikiem obu źródeł, natomiast czyli źródła atomowego i źródła konwencjonalnego, tak zwanego kopalnego, także ja o nich w ogóle nie wspominam. Ja mówię o miksie energetycznym, który będzie oparty na źródłach odnawialnych w 100%, ale zanim do niego dojdziemy, kluczowe jest, żeby zmniejszyć całą bazę o 35%, co najmniej 35%. Jak Państwo widzicie, sektor budownictwa to jest prawie 43 terawatogodziny, czyli docieplanie, to klasyczne docieplanie milionów domów. Sektor na przykład usług to jest kolejne 23 terawatogodziny, czyli na przykład to, że wchodzimy do sklepu, w którym już nie świecą się żarówki stare, tylko wszystko jest LED-owe, gdzie zamrażarki są najwyższej skali efektywności. Sektor przemysłu, tu też ogromne, prawie 50 terawatogodzin, które możemy zaoszczędzić. I wreszcie ten król jest nagi. Największe, proszę Państwa, nieefektywność, największa nieefektywność znajduje się w obszarze transportu. Transport jest najbardziej nieefektywnym sposobem korzystania z energii, ponieważ samochody spalinowe mają ten poziom wykorzystania energii, paliwa, które zużywają, na poziomie poniżej 20%, czyli mówiąc wprost, no 80% energii z tego paliwa idzie w gwizdek, czyli po prostu ogrzewa nie tylko klimat ze względu na emisję, ale ogrzewa też powietrze ze względu na to, że ten silnik po prostu jest totalnie rozgrzany
co na przykład odczuwamy bardzo mocno w lecie, kiedy w miastach pojawiają się tak zwane wyspy ciepła, które między innymi są efektem właśnie masowej motoryzacji w naszych miastach, absurdalnie masowej. Jest to bardzo nieefektywne marnowanie potężnych ilości putinowskiej, ruskiej ropy naftowej, którą kupuje na przykład pan Obajtek. Wróćmy do efektywności. Znaczy w zasadzie cały czas przy niej jesteśmy, ale do takiego już konkretnego, co możemy robić. Efektywność energetyczna jest najtańszym, najbezpieczniejszym, rozproszonym źródłem energii, które jest dostępne u każdej, u każdego. Każdy z nas może coś zaoszczędzić. Kiedy mówię każdy i każda, to nie myślę tylko o nas indywidualnie, ale myślę też o nas jako mieszkańcach miast, czy jako na przykład właścicielach przedsiębiorstw. Mnóstwo możliwości, 38 milionów, a teraz jeszcze z gośćmi z Ukrainy prawdopodobnie ponad 40 milionów mieszkanek i mieszkańców. To są wszystko osoby, które coś mogą zrobić indywidualnie, ale także zbiorowo. I to we wszystkich sferach ludzkiej aktywności, co tutaj wcześniej Państwu pokazywałem na slajdzie, bo to dotyczy także rolnictwa, o tym, przepraszam, zapomniałem w poprzednim opisie tego slajdu, także rolnictwo może być źródłem zaoszczędzonej energii, choćby jedzenie większej ilości diety roślinnej, co ekolodzy w Polsce także promują i namawiają nas, żebyśmy żywili się zdrowiej. I drugie, bardzo ważne, mianowicie bez efektywności nie da się, proszę Państwa, osiągnąć sprawiedliwie, solidarnie, efektywnie, kosztowo i ekosystemowo celu, jakim jest neutralność klimatyczna planety. Nie mamy dwóch planet, mamy jedną planetę, zatem musimy robić wszystko efektywnie, bo i słusznie, przeciwnicy OZE mówią, nie mamy miejsca na panele, nie mamy miejsca na wiatraki. Ja się z tym zgadzam, absolutnie. To nie o to chodzi, żeby zastąpić obecny nieefektywny system kopalny nieefektywnym systemem odnawialnym. Nie, chodzi o zastąpienie nieefektywnego i zabijającego ludzi i klimat systemu kopalnego efektywnym systemem odnawialnym, czyli mniej wiatraków, mniej paneli fotowoltaicznych, a więcej efektywności energetycznej. Bo to jest kwestia zasobów, do tego trzeba, wiadomo, metali, potrzebujemy różnego typu surowców, potrzebujemy także przestrzeni, ale na przykład musimy też chronić bioróżnorodność, a ta potrzebuje także miejsca na ziemi. I co ważne, przepraszam, zapomniałem tu dodać, na to, że nie da się osiągnąć neutralności klimatycznej bez efektywności, wskazuje zarówno IPCC, jak też agendy Unii Europejskiej. Zatem można powiedzieć, że wszystkie instytucje poważnie traktujące kwestie ochrony klimatu wskazują, że efektywność jest absolutnie konieczna dla osiągnięcia neutralności klimatycznej. Wreszcie wróćmy do już takich bardzo praktycznych tematów. Efektywność, no proste jak wymiana żarówki. Ja pozwoliłem sobie tutaj policzyć, że w Polsce to może być nawet 12 do 15 miliardów złotych oszczędności rocznie. To są potężne środki, które mogą zostać lokalnie do dyspozycji miast, do dyspozycji osiedli, do dyspozycji mieszkańców, mieszkanek naszego kraju. W związku z tym zamiast te pieniądze lądować na rachunkach 4 czy 5 koncernów zblatowanych z rządem, które prowadzą kampanie antyklimatyczne, antyunijne, czasami też kampanie antyspołeczne, mówiąc wprost, te pieniądze powinny zostać w naszych rękach, a te koncerny powinny stanąć tam, gdzie jest ich miejsce. One mają nam służyć, a nie nami rządzić, bo niestety ostatnio, szczególnie ostatnio, zostały także użyte przez rząd do kampanii antyeuropejskiej, antyunijnej. Pamiętacie Państwo słynną kampanię żarówkową i to nie jest żarówkowa kampania, którą ja od lat prowadzę. Wręcz przeciwnie, jest to skandaliczna, zakłamana kampania, która notabene została wstrzymana, ponieważ Urząd bodaj Ochrony Konkurencji i Konsumenta zażądał zdjęcia tych kłamliwych
w miastach wywieszonych billboardów, w których były po prostu zafałszowane dane na temat cen energii. Jak się zatem do tego zabrać? No, po pierwsze musimy wiedzieć w ogóle, z jaką mamy sytuacją do czynienia, czyli inwentaryzacja wszystkich punktów świetlnych. Trzeba określić, jaka moc świetlna, jaka barwa światła w kelwinach, jaki rodzaj trzonka. To są takie bardzo praktyczne informacje, czyli musimy wiedzieć po prostu, z jakich źródeł światła w tym wypadku korzystamy, żeby taki generator energii zaoszczędzonej uruchomić w naszym mieszkaniu, w naszym bloku, w naszej szkole, w przedsiębiorstwie, w którym pracujemy, w urzędzie, w którym pracujemy, wszędzie, można powiedzieć wszędzie. Dla osób wierzących, bo wiem, że część osób uważa, że ekolodzy są trochę po stronie antywierzącej, no nie zgadzam się. Oszczędzać energię można także na przykład w kościołach, w instytucjach, które są związane z kościołami. Zatem także tam można uruchamiać takie właśnie inwentaryzacje, żeby w ogóle wiedzieć, co się dzieje. Przypomnę, że Ministerstwo Gospodarki wiele lat temu wskazywało, że w Polsce jest 250 milionów punktów świetlnych. Na moje pytanie, jak wygląda sytuacja z tymi punktami, na ile one są już wymienione, Ministerstwo Gospodarki nie jest w ogóle w stanie odpowiedzieć. Nie prowadzą żadnej inwentaryzacji tego typu urządzeń, a to jest, jak Państwo widzieli przed chwilą, kilkanaście miliardów złotych, które mogłyby zostać zaoszczędzone. I co ważne, taka wymiana oświetlenia na LED-owe to są też miliony ton węgla, które nie będą spalone w naszych elektrowniach, ruskiego węgla, bo niestety bardzo często nasze elektrownie paliły kradzionym z Donbasu przez ruskich węgiel albo ruskim węglem, nie kradzionym, no kradzionym, ale przyrodzie. Natomiast niestety Ruscy kradli węgiel także Donbasowi, czyli Ukrainie, mówiąc wprost. Zastosowanie czujników ruchu wewnątrz czy czujników zmierzchowych i ruchu na zewnątrz, to też jest bardzo ważne, żeby ograniczać zanieczyszczenie światłem, żeby po prostu to światło było włączone tylko wtedy, kiedy potrzebujemy, a nie żeby świeciło się na okrągło. Zobaczcie Państwo, niby wojna, znaczy niby, wojna nie jest niby, ale mówimy o tym, że wojna w Ukrainie bardzo poważnie wpływa na to nasze działanie w obszarze energetyki. Pokażcie mi Państwo, ile reklam na przykład, ile lamp w Polsce jest wyłączanych wtedy, kiedy nie jest używanych. Czy ktoś w ogóle wyłącza reklamy choćby w miastach? No nie, one cały czas są podświetlone przez całą noc, właśnie powodując zanieczyszczenie światłem, ale także zużywając ogromne ilości energii. No i wreszcie punkt kolejny to wymiana zaczyna się od tych miejsc, gdzie najczęściej używamy oświetlenia, czyli jeżeli jakieś światło na przykład jest używane 24 na dobę, no to wiadomo, że tam wymieniamy jako pierwsze, bo wtedy zwrot takiej inwestycji jest najszybszy. I wreszcie musimy reinwestować pieniądze zaoszczędzone. Od razu to się nazywa, ekonomiści nazywają to revolvingiem, czyli takie reinwestowanie funduszy. Załóżmy, wymienimy dwie żarówki w mieszkaniu, to pieniądze w następnym miesiącu zaoszczędzone z tego faktu należy reinwestować w kolejne wymiany. No i oczywiście musimy monitorować zużycie energii przy pomocy różnych urządzeń, od watomierzy przez takie urządzenia, które nazywają się inteligentnymi licznikami, i część mieszkańców w Polsce już takich liczników inteligentnych korzysta. Tutaj konkretne wyliczenia, że audyt, w ramach audytu zużycia możemy wyłączać na przykład wszystkie urządzenia, które pracują w trybie gotowości, tak zwany standby, czerwona lampka czy zielona lampka. Policzyłem, że jeżeli taki standby zużywa 10 W w danym momencie, taką moc, no to to jest 60-80 zł rocznie, które po prostu kompletnie są do niczego niepotrzebne. Sprzęt stoi i zużywa energię. Wystarczy kupić taki watomierz, jak tutaj na slajdzie, i tę energię zacząć oszczędzać, obniżając emisyjność polskiej gospodarki i obniżając nasze rachunki. Zabijamy wampiry energetyczne. Myślę, że jest to na tyle obrazowe, że Państwo wiecie, o co chodzi. Po prostu
wyłączamy, tylko wtedy włączamy urządzenia, kiedy ich używamy. Ci zabójcy wampirów energetycznych kosztują 10 zł, 20 zł. To się wszystko zwraca w ciągu kilku tygodni, kilku miesięcy. Taka inwestycja jest bardzo szybko zwrotna. Dlaczego 100% LED? Dlaczego to jest najważniejsze? No dlatego, że po pierwsze tych punktów świetlnych w Polsce mamy, jak wspomniałem, około 250 milionów. Zastanówcie się Państwo w swoim otoczeniu, przejdźcie się może nawet teraz wieczorem po naszym webinarze, po swojej okolicy i sprawdźcie, ile punktów świetlnych, które widzicie gdzieś, czy u siebie w mieszkaniu, czy na ulicy, czy w jakichś instytucjach, które są gdzieś obok Was, w sklepach, które z nich są LED-owe, a które są starego typu świetlówki, czy też najgorszy rodzaj, czyli żarowe, na przykład halogeny, czy żarowe, już żarówki najgorsze, najgorszego typu. No, to jest niezwykle ważne, żeby zwracać na to uwagę i jak najszybciej wymieniać to na LED-y, bo czym gorsza żarówka, tym szybszy zwrot, to jest dość oczywiste. Te pieniądze czasami zwracają się nawet w kilka tygodni. No i pieniądze zostają w naszej kieszeni, możemy je reinwestować. Ta oszczędność, ja ją oszacowałem na poziomie 50 do 100 zł rocznie na jednym punkcie świetlnym. To jest taka, powiedziałbym, dość średnia oszczędność, bo wiadomo, że taka lampa drogowa, którą się wymienia, to te oszczędności roczne wychodzą nawet na poziomie 1000 zł rocznie. Oczywiście ta lampa relatywnie więcej kosztuje, ale ostatnio ZDM, czyli Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, stopniowo zaczął wymieniać te lampy. Dopiero po latach lobbingu z naszej strony zaczął to w końcu robić i okazuje się, że ta inwestycja zwraca im się w 2 lata. W związku z tym, no proszę Państwa, jeżeli coś się zwraca w 2 lata i dopiero teraz to robimy, ja uważam, że to jest niegospodarność, to powinno już dawno, dawno mieć miejsce, bo naprawdę zwrot na poziomie 50% nakładów to jest bardzo wysoki zwrot. Przypomnę, że na przykład instalacja fotowoltaiczna zwraca się średnio w 8-10 lat swojej pracy, a tu mamy 2 lata. Bardzo ważne jest to, że nie musimy wymieniać tych żarówek, bo one są po prostu bardzo trwałe i też oszczędzamy, bo wiadomo, że publicznie wymiana żarówki wymaga na przykład zatrudnienia elektryka, który to robi. To są znowu oszczędności konkretnych pieniędzy, których w ogóle nie uwzględniłem tutaj w tym aspekcie. To jest czysto aspekt, ten pierwszy 50-100 zł, to jest tylko aspekt energetyczny, a tutaj jest oszczędność także wynikająca z tego, że nie musimy wymieniać. Mamy dowolny typ żarówki LED-owej, każdą żarówkę, którą Państwo znajdziecie w swoim otoczeniu, możecie zastąpić odpowiednikiem LED-a. Dowolny kolor, dowolna tak zwana barwa świetlna, czyli mówiąc wprost ciepłe, zimne czy neutralne. Bezpieczeństwo, jest to żarówka zimna, czyli nie ma niebezpieczeństwa poparzenia się, jest trwała obudowa. No i co ważne, można tym zarządzać, bo to jest LED, jest oświetleniem cyfrowym, w związku z tym można na przykład ograniczać smog świetlny. Coraz więcej gmin, miast w Unii Europejskiej uruchamia lampy, które są sterowane i na przykład w nocy one się zaświecają tylko wtedy, kiedy na przykład przechodzi pieszy czy przejeżdża samochód, i gasną, kiedy piesi znikają, kiedy ruchu drogowego nie ma. I dzięki temu na przykład w takim mieście jak Kraków czy Warszawa można będzie oglądać niebo, będzie można patrzeć w gwiazdy. Ważne jest także to, że jest wydłużana gwarancja. Minimum w Unii Europejskiej, jak Państwo pamiętacie, to jest 2 lata, ale coraz częściej sprzęt cyfrowy LED, żarówki LED-owe mają także gwarancję wyższą, na przykład 5-letnią. No i co ważne, można już także wymieniać LED-y na LED-y, bo okazuje się, że w ciągu 3-4 lat efektywność tych żarówek wzrosła dwukrotnie. O ile jeszcze do niedawna nadal dostępne na rynku te tanie LED-y po 5-10 zł, one mają tak zwaną ilość światła produkowaną, to jest około 100 lumenów na 1 W, to najnowsze LED-y kategorii A mają już ponad 200 lumenów
na 1 watt, co oznacza, że możemy, co za chwilę będzie widać na slajdzie, możemy zastąpić żarówkę 100 watową starą już nie żarówką 12-13 watową, tylko 7 watową, czyli jeszcze większe oszczędności w stosunku do tego, co mieliśmy do tej pory. Tutaj Państwo widzicie, podałem też ceny, to są żarówki, które są od razu z wbudowanym czujnikiem albo są takie specjalne obudowy, w które się wkręca żarówkę zwykłą LED-ową, ale też z czujnikiem, tak żebyśmy mogli wchodzić do pomieszczenia, światło się samo zaświeca, gaśnie. Zobaczcie Państwo, inteligentne oświetlenie za 20 zł. No, żyć nie umierać. Podobnie różne urządzenia. Tutaj nawet jest też urządzenie autonomiczne, ono ma solarny taki tutaj taki panel i z tyłu ma też magazyn energii, w związku z tym ładuje się w ciągu dnia, a z magazynu energii pobiera oświetlenie w ciągu nocy. I co ważne, jeszcze kilka lat temu na przykład takie urządzenie kosztowało 150 zł, a dziś, sprawdzałem to dosłownie kilka godzin temu, taki naświetlacz solarny z czujnikami kosztuje już 50 zł. Także proszę Państwa, no naprawdę żyć, nie umierać, oszczędzać i cieszyć się niskimi rachunkami. Tu jest przykład audytu elektrycznego. Zachęcam Państwa do zrobienia sobie takiego audytu elektrycznego przy pomocy tego watomierza, który tam wcześniej na slajdzie był. Możecie sobie Państwo posprawdzać wszystkie urządzenia, ile zużywają energii, a następnie pójść do sklepu i po prostu kupić. Oczywiście zaczynamy od tego, co jest najtańsze i najszybciej się zwraca. Wymieniamy wszystko na LEDy, a w kolejnych miesiącach kolejne zaoszczędzone pieniądze wymieniamy sprzęty takie jak lodówka, jak telewizor, jak pompy centralnego ogrzewania. To jest w domach jednorodzinnych, bo wiadomo, że w bloku nikt pompy CO czy ciepłej wody nie wymienia. To już musi zrobić wspólnota czy też spółdzielnia. Ale zobaczcie Państwo, w ciągu roku szacunkowe oszczędności to jest od 800 do 1200 zł. No i te pieniądze można reinwestować w kolejne inwestycje w oszczędzanie energii, czy na przykład we własne OZE. Tu podobne wyliczenie. Tu różnica jest taka, że tu wstawiłem także coś, co nas niestety czeka, mianowicie mrożenie cen zawsze się kończy, nadchodzi wiosna, ceny się odmraża i jest szok cenowy, czyli zobaczcie Państwo, w takim na przykład budynku wielorodzinnym oszczędność przy cenach 70 groszy za kilowatogodzinę to jest około 7200 zł, ale oczywiście jeżeli jedna kilowatogodzina będzie kosztowała 1,40 zł, a tak być może, to wtedy oszczędności już sięgają ponad 14 tysięcy złotych rocznie i to są znowu pieniądze, które zostają w naszym budynku, w naszej wspólnocie, w naszej spółdzielni i mogą być wykorzystane na inwestycje we własne panele fotowoltaiczne. Kiedyś miałem przyjemność współpracować z panem Robertem Biedroniem, który był prezydentem Słupska i wtedy, no nie ukrywam, kilka tygodni czy nawet kilka miesięcy była przepychanka. Mówiłem, zatrudnijmy energetyka miejskiego. No pan prezydent mówił, nie ma mowy o nowych etatach, nie mamy pieniędzy, ale po jakimś czasie udało się nam dogadać, zatrudniliśmy taką osobę. I ta osoba, proszę Państwa, tylko czytając faktury naszych instytucji w ramach jednostki samorządu terytorialnego, nie mówię o oszczędnościach u mieszkańców, tylko w samym JST, które stanowi pewnie gdzieś ze 20-30% wszystkich, całego zużycia energii w mieście, tylko czytając faktury i zmieniając na przykład zamówione mocy, zmieniając taryfy, nasz energetyk zmniejszył rachunki w pierwszym miesiącu o 40 tysięcy złotych rocznie w obszarze ciepła i 20 tysięcy złotych rocznie w obszarze energii elektrycznej, czyli 60 tysięcy złotych, licząc tak średnio, to prawdopodobnie zarobił na 7-8 swojej pracy, 7-8 miesięcy swojej pracy, a w kolejnych miesiącach oczywiście znajdował kolejne oszczędności w dążeniu do celu gminy, bo to jest ważne. Celem naszym jest, aby każda gmina stała się w 100% efektywna oraz odnawialna z magazynami, czyli żeby po prostu
jak to czasami się mówi, budować miasta autarki energetycznej, żebyśmy byli samowystarczalni energetycznie. Czy to jest możliwe? Oczywiście takie gminy, miasta w Europie już funkcjonują, ale ich ilość będzie, szczególnie teraz, kiedy Putin pokazał, jak ważną i niebezpieczną bronią jest energia, coraz więcej miast, regionów w Unii Europejskiej będzie samowystarczalnych energetycznie. Tutaj taki przykład, pracownia prosiła mnie, koleżanki z pracowni prosiły mnie, żebym właśnie takie konkretne przykłady pokazywał. Tutaj na przykład jest warnik energooszczędny, zobaczcie Państwo, wyglądają podobnie, jeden jest troszkę droższy, ale ma podwójne ścianki. Zauważcie, jak czasami pójdziecie na jakąś konferencję, nawet nie dotykajcie warnika, bo tam nawet często jest taka naklejka, proszę nie dotykać, bo jest bardzo gorące. No to jest absurd. To jest trochę tak jak z tym absurdem, proszę gasić światło w toalecie. No zamiast pisać na ścianach, proszę gasić światło w toalecie, to po prostu zamontujmy żarówkę z wyłącznikiem automatycznym, a zamiast pisać na warniku, proszę nie dotykać gorące, to po prostu kupmy warnik w ramach zielonych zamówień publicznych, bo przypomnę, że w Unii Europejskiej obowiązuje prawo zielonych zamówień publicznych, żeby tam było uwzględnione zarówno koszt zakupu, ale co ważniejsze, koszt eksploatacji takiego wampira energetycznego, bo ten po lewej warnik jest koszmarnie nieenergooszczędny, podczas gdy ten drugi jest po prostu termosem, który zużywa znacząco mniej energii i po prostu jej nie marnuje. Lodówka za darmo, pewnie Państwo od razu złapiecie w mig, o co chodzi. Po prostu możemy za zaoszczędzone pieniądze kupić sobie nową lodówkę, bo często ludzie nie mają pieniędzy na przykład na to, żeby takie urządzenie kupić, a jeżeli mamy dostępny taki system zakupów na raty 0%, wybieramy sobie na przykład 50 rat po 20 zł i w ten sposób co miesiąc płacąc 20 zł ratę, opłacamy ją z oszczędności. Tutaj to wszystko jest wyliczone. Państwo będziecie mieli dostępną tę prezentację, można to wszystko sobie przeliczyć. Co ważne, ludzie, którzy są ubożsi, bo z takimi często pracuję, mówią mi, ale panie Darku, my nie dostaniemy raty 0% w sklepie, bo nam wyliczą, bank nam powie, że my nie mamy zdolności kredytowej. I tu powinno być państwo, tu powinno być miasto, żeby z takim sklepem podpisać umowę, że na przykład w ramach pomocy, w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czy Pomocy Rodzinie, bo w różnych miastach się to różnie nazywa, żeby takie osoby wesprzeć nie absurdem rozdawania 3000 zł, hulaj dusza, piekła nie ma, palcie wszystkim, tylko nie oponami, cytuję tutaj pana prezesa, tylko zamiast rozdawania absurdalnych pieniędzy na nic, bo nic się nie zmienia, tylko utrzymujemy status quo, to właśnie powinniśmy wspierać ludzi w wychodzeniu z ubóstwa energetycznego, na przykład zapewniając im nowe urządzenia energooszczędne, tak żeby nie na przykład w przyszłym roku, za 2 lata czy za 3 lata, bo kryzys energetyczny nie skończy się tej zimy, także w przyszłych latach zapewnić ludziom ograniczenie zużycia energii już teraz, już tej zimy, bo taką lodówkę można byłoby właśnie kupić przed zimą i w ten sposób przez 3-4 miesiące odciążyć budżet osób, które no, są niestety w bardzo trudnej sytuacji, bo nie potrafią sobie same się wyrwać z tego ubóstwa energetycznego. I tu jest taka ciekawostka. Po pierwszy raz pozwoliłem sobie na policzenie, wcześniej tego nigdy nie robiłem, jak mają się żarówki do panela fotowoltaicznego. Okazuje się, że to bardzo ciekawe, że tylko 2 żarówki LED-owe, te najnowsze żarówki, o których Państwu przed chwilą mówiłem, o mocy świetlnej odpowiadającej starej 100-watowej, to jest obecnie około 7,5 wata takiej mocy energetycznej, a taka sama liczba lumenów, czyli po prostu mówiąc wprost, świeci tak samo. Te 2 żarówki, proszę Państwa, używane przez 4,5 godziny dziennie zmniejszają zużycie energii dokładnie o tyle samo, czyli 300 kWh rocznie,
ile może wyprodukować jeden panel fotowoltaiczny, taki najczęściej spotykany na dachach w Polsce, milionów instalacji. To jest taki panel o mocy 300 W. On też produkuje 300 kWh. Tyle, że za te dwie żarówki zapłacimy 40-80 zł, podczas gdy za taki panel fotowoltaiczny musimy nadal zapłacić 800 do 1000 nawet złotych. A te żarówki mają 50 tysięcy godzin trwałości, zatem taka żarówka średnio używana, tak jak właśnie tu napisałem, około 5 godzin, będzie służyła nam kilkadziesiąt, 30-40 lat. Zatem ma trwałość podobną do panela fotowoltaicznego. Zatem zastanówmy się, czy najpierw stawiać sobie panele na dachu, czy też kupić po prostu dwie żarówki za 40-80 zł. Co możemy jeszcze zrobić? No na pewno musimy zbadać ubóstwo elektryczne, ubóstwo także cieplne. Musimy po prostu sprawdzić, ile osób sobie z tą transformacją nie radzi i musimy zacząć współpracować z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i zacząć działać na rzecz ograniczania ubóstwa energetycznego właśnie w taki sposób, jaki przed chwilą to opisywałem. Na przykład darowując takim rodzinom, które są w najgorszej sytuacji, żarówki na wymianę, na przykład za to, że te osoby za rok podadzą nam, jakie oszczędności na liczniku osiągnęły, dzięki czemu wiemy, ile oszczędności faktycznie miało miejsce, a ci ludzie mają pewność, że z nimi dalej współpracujemy i poszukujemy dalszych sposobów ograniczenia zużycia. Musimy sprawdzić to, co już wspominałem wcześniej, jaki jest poziom wymiany oświetlenia na LED. Docelowo musi to być 100%, zarówno w jednostce samorządu terytorialnego, ale co ważne, miasto, urząd miasta, zarząd miasta, rada miasta musi także pracować z mieszkańcami, a nie zajmować się tylko samą jednostką samorządu terytorialnego. To samo jeśli chodzi o sprzęt elektryczny, mieszkania, przedsiębiorstwa. Także jest ogromny potencjał do współpracy wszystkich mieszkańców i mieszkanek, niezależnie od tego, jaką mają pozycję zawodową, społeczną, i możemy to wszystko sprawdzać. I takie samo mapowanie energetyczne musimy przeprowadzić dla ciepła, w ten sposób ograniczając także straty ciepła, o czym będę mówił jeszcze przez chwilę, za chwilkę. I tutaj Państwu pozwolę sobie pokazać coś, czego sam nie przygotowałem, ale szczęśliwie zrobiło to Forum Energii, więc mogę, wyręczyli mnie troszkę. Tutaj jest, przepraszam, że to takie małe literki, ale mam nadzieję, że to widać. Są różne metody oszczędzania i jest ich wiele. Część z nich, jak Państwo widzicie, czym mniej kluczyków, tym łatwiej. Te klucze oznaczają 3, że jest trudno, średnio trudno, to 2, a 1 to jest bardzo łatwo do samodzielnej realizacji. Natomiast te pieniądze, że tak powiem, to czym więcej pieniędzy, no to wiadomo, że tym więcej kosztuje. Świnka, i bardzo mnie to cieszy, oznacza, że jest to bezpłatne. Uwielbiam te mądre zwierzęta, więc fajnie, że tutaj symbolizują działanie, które są bezpłatne. Zatem co możemy zrobić? Zamontować zawory czy głowice termostatyczne na kaloryferach. Uwierzcie mi Państwo, w takim mieście, w takim małym miasteczku jak Warszawa, w dzielnicy Mokotów, w urzędzie dzielnicy, panie muszą otwierać, urzędniczki, muszą otwierać sobie okna na oścież. Dlaczego? Dlatego, że nie mają termostatu w kaloryferze. W XXI wieku nie mogą zakręcić kaloryfera, tylko muszą otwierać okno, żeby obniżyć temperaturę, bo jest za gorąco. No proszę Państwa, to jest szaleństwo. Mówimy o tym, że Putin morduje Ukrainki i Ukraińców i to jest prawda, ale pamiętajmy, że to my Putina karmimy dzień w dzień miliardami euro, które po prostu wypływają na konta tego autorytarnego zbrodniarza wojennego. W związku z tym, no, wymiana, proszę Państwa, zaworu kosztuje mniej niż 100 zł. Trwa 15 minut i można już takie rzeczy
robić. Ktoś powie, że nie ma pieniędzy. No właśnie nie ma pieniędzy na marnowanie. My musimy to robić. Możemy obniżać temperaturę. Coraz częściej takie zawory są także z Wi-Fi. Możemy po prostu wychodząc z mieszkania, jadąc na przykład autobusem do pracy czy do szkoły, w tym czasie przeglądając sobie oczywiście jakieś fajne, na przykład pracowni, jakieś webinary przesłuchując, przy okazji możemy szybko sobie obniżyć temperaturę w mieszkaniu, a kiedy wracamy i znowu oglądamy jakieś webinary pracowni, możemy po prostu podnieść temperaturę na przykład pół godziny przed przyjściem, tak żebyśmy weszli do ogrzanego mieszkania. Wietrzenie, mądre wietrzenie, czyli zakręcamy termostat, szybko wietrzymy i zamykamy i dopiero odkręcamy termostat, bo my nie chcemy ochłodzić mieszkania, my nie chcemy ochłodzić ścian, my nie chcemy ochłodzić mebli, my chcemy wymienić powietrze na świeże. W związku z tym intensywnie, szybko, jak Państwo widzicie, to wszystko jest tutaj opisane i to działanie na przykład jest kompletnie bezkosztowe. To tylko jest kwestia, jak to robimy. Oczywiście możemy w słoneczne dni odsłonić okna, żeby to słońce nam nagrzewało mieszkanie, zasłaniać wtedy, kiedy jest zimno, w dni pochmurne, żeby ta energia z mieszkania nie uciekała. Możemy oszczędzać wodę. Ja mam takie perlatory w mieszkaniu, które zużywają, proszę Państwa, na minutę, dwa. Zresztą moja mama ma też takie perlatory, bo kupiliśmy je do mamy mieszkania także. One zużywają 2-3 litry na minutę, podczas gdy zwykłe perlatory zużywają 10 litrów na minutę. Zachęcam Państwa do poszukiwania takich urządzeń. No, oczywiste pranie w pełnej lodówce, w pełnej pralce. Lodówka, jak Państwo widzicie, jest gdzieś z tyłu głowy, bo to największy pożeracz energii, bo pracuje 24 na dobę. Uszczelnianie okien, dbanie o rury instalacji grzewczej, żeby były docieplone, czy wreszcie poddasze, które też możemy w miarę szybko ocieplić, rozkładając tam maty cieplne. Także ja już przepraszam, bo chciałbym z Państwem bardziej porozmawiać. Państwo dostaniecie, zresztą na stronie Forum Energii tę ulotkę można sobie ściągnąć. Zachęcam Państwa do tego, bo tę ulotkę można rozsyłać na przykład we swojej wspólnocie mieszkaniowej, w spółdzielni. Mnie się udało w swojej wspólnocie przekonać zarząd, żeby takie wydrukowane ulotki przekazać wszystkim mieszkańcom. No i dzięki temu każdy już sobie może zrobić taką checklistę, może sobie sprawdzić, czy daną rzecz już zrobił, zrobiła i w ten sposób działać przeciwko Putinowi i na rzecz ochrony klimatu i naszych kieszeni. Efektywna gmina, tutaj są przykłady, no na pewno energetyczka gminna, edukacja energetyczna. Pozwólcie Państwo, że przejdę szybko, ale jak będziecie Państwo mieli pytania, to oczywiście chętnie odpowiem. Edukacja energetyczna, która jest elementem gminnej polityki energetycznej, czyli zaczynamy realizować w ogóle energetykę na poziomie miasta bardzo intensywnie. Powołanie brygad energooszczędności. Ja wiem, że to niektórym się kojarzy z jakąś komuną, że jakieś tam ćmoje boje. No nie, no właśnie jeżeli, proszę Państwa, walczymy z zielonymi bandytami, przepraszam, zielonymi ludzikami, bo tak to niestety opacznie zostało nazwane, czyli bandytami z rosyjskiej armii, to my też musimy mieć swoje brygady, tylko brygady nie tylko z czołgami czy z bronią ostrą, kinetyczną, ale musimy mieć też brygady energooszczędności, które odbierają energię zielonym ludzikom, bandytom Putina. No i wreszcie cel likwidacji ubóstwa energetycznego. To powinno zostać uchwalone przez Radę Gminy, przez Radę Miasta, że gmina, miasto dąży do całkowitej eliminacji ubóstwa energetycznego w mieście i to można robić we współpracy właśnie z organizacjami pozarządowymi, z lokalnymi przedsiębiorcami. Można też organizować konkursy energooszczędności na najbardziej inteligentne domy, budynki, instytucje w gminie. Co jeszcze? No na pewno wspólne zakupy energii, to wiele samorządów robi już, ale nie wszystkie. Warto, żebyście Państwo sprawdzili swój samorząd, czy ma taką grupę zakupową, bo wiadomo, że jeżeli kupujemy na przykład
10 gigawatów energii rocznie, przepraszam, gigawatogodzin rocznie, no to mamy inną pozycję przetargową wobec Taurona, wobec PGE i innych, niż jeżeli kupujemy 1 gigawatogodzinę. I takie grupy zakupowe, jak wspomniałem, samorządy już tworzą, ale możemy też my tworzyć, na przykład całe osiedle, cała spółdzielnia może taką grupę zakupową stworzyć, także dla mieszkańców, żebyśmy nie kupowali energii indywidualnie, bo oczywiście na końcu drogi będziemy ją musieli kupić sami, ale żeby negocjować ze sprzedawcą grupowo, czyli właśnie żeby być taką społecznością energetyczną. Analiza rachunków, to już o tym mówiłem, to energetyk miejski świetnie robi i może to robić zarówno dla miasta, jak i pomagać mieszkańcom. I tutaj znowu się pojawia wymiana oświetlenia, co jest ważne, żeby nie robiła to na przykład każda szkoła osobno, tylko żeby było centrum usług wspólnych, to wiele samorządów o czymś takim myśli albo już nawet zrobiło, szczególnie duże miasta typu Kraków czy Warszawa, ale też mniejsze miejscowości takie centrum usług wspólnych może powołać i na przykład zamiast kupować żarówki na sztuki chodząc do sklepu, to na przykład zamawia 10 tysięcy żarówek LED-owych do wszystkich instytucji, wtedy mamy lepsze warunki cenowe, lepsze warunki gwarancyjne, no i też dostawca jest bardziej pewny. Wymiana sprzętu AGD podobnie może się w ten sposób odbyć i co ważne, musimy po każdym miesiącu, kiedy coś wymieniamy, składać wniosek do dostawcy prądu o korektę zużycia, czyli zmniejszenie tego zawyżonej prognozy, no bo ona była robiona oczywiście bez tej wymiany. W związku z tym zwrot za nadpłacone pieniądze dostalibyśmy za rok i często słyszę taki tekst, jak mówię o tych wszystkich kwestiach, że ludzie mówią, ale wie pan, mnie w ogóle nie spadły rachunki za energię. Ja mówię, no spadły, tylko pewnie po roku i zapomnieliście o tym, że teraz płacicie mniej właśnie dlatego, że czy macie zwrot za rok, właśnie dlatego, że rok temu wymieniliście sprzęt na energooszczędny. No i na końcu znowu to samo, czyli reinwestowanie w docelowe 100% efektywność energetyczna plus OZE. To są działania, które możemy podejmować na poziomie całej Unii Europejskiej. 13 października mamy Europejski Dzień Efektywności Energetycznej. Pierwszy w tym roku, więc nowa, jak to się mówi, nowa świecka tradycja, to cytuję Misia, to dla starszych słuchaczek i słuchaczy, bo chyba nie wszyscy już Misia oglądali, a polecam, bo on niestety pokazuje absurdalność czasami tak bliską nam codziennie. W czerwcu mamy Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii, też macie Państwo adres. No i oczywiście możemy oszczędzać energię także w obszarze transportu, mobilności, na przykład jeździć częściej na rowerze czy chodzić na piechotę i także między 16 a 22 września w naszych miejscowościach, w naszych gminach, w naszych miastach naciskać na to, aby przez ten tydzień promować efektywne przemieszczanie, czyli właśnie na rowerze, bo to jest najbardziej efektywny sposób przemieszczania, efektywny energetycznie. Drugi to jest piechota, jest troszeczkę mniej efektywny, no ale znowu nie trzeba mieć roweru, który też przecież wymaga jakiejś energii, żeby go wyprodukować. Trzeci oczywiście element to jest transport zbiorowy, który jest bardzo efektywny. No i na końcu drogi są te nieszczęsne samochody, które trują, blokują ulice, korkują ulice, no i niestety powodują ogromne wydatki na infrastrukturę, która mogłaby być mniejsza, która mogłaby być bardziej zrównoważona. I tutaj, tak już podsumowując, możemy realizować taki cel jak Gminny Zielony Ład, cele do 2030. One są w zasadzie przepisaniem tych celów, które zapisała Unia Europejska w dokumencie Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków czy Europejek Europejczyków. Także tutaj, jak Państwo widzicie, rozpisałem to, że na przykład miasto X wpisuje, czy gmina X wpisuje sobie, że ze 100 megawattogodzin, które zużywają w ciągu roku, ale nie samo JST, ja cały czas podkreślam, że nie chodzi o samą jednostkę samorządu terytorialnego. Chodzi o całe miasto, o miasto jako wspólnotę mieszkańców, jako społeczność energetyczną. Załóżmy, schodzi, nie wiem, z 1000 megawattogodzin rocznie do, załóżmy, 600 i w ten sposób zmniejsza
właśnie o 39% zużycie do 2030. To samo w przypadku źródeł odnawialnych, też cele konkretne i rozpisane na lata. 2023, 2024, 5, 6, 7, 8, 9 i w 2030 zbliżamy się do tego, co sobie tu zapisujemy. Liczba prosumentów także procentowo określi, że na przykład 50% mieszkańców, mieszkanek i mieszkańców naszej gminy, naszego miasta będzie prosumentami. To jest możliwe. Społeczności energetyczne, ile tych społeczności energetycznych powstanie? Na przykład każdy blok może zostać taką społecznością energetyczną, każde osiedle, każda fabryka, która pracuje, czy zakład pracy, który pracuje w naszym mieście, w naszej gminie, czy na przykład szkoła, czy wręcz urząd miasta może stać się taką społecznością energetyczną. No i oczywiście zmniejszenie emisji, ale to jest efekt tego, co robimy tutaj w tych pierwszych punktach, czyli podnoszenie efektywności i OZE oczywiście przynoszą korzyści w postaci zmniejszenia emisji CO2 o 55%, bo taki jest cel Unii Europejskiej. Zmniejszyć o ponad połowę emisję na mieszkańca w całej Unii Europejskiej, a nie da się tego zrobić, jeżeli nie zrobimy tego na poziomie każdej gminy. No i wreszcie właśnie w transporcie także ograniczenie zużycia energii poprzez zwiększenie udziału autobusów, tramwajów, rowerów, chodników, czyli ruchu pieszego w transporcie gminnym czy w transporcie miejskim oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej w takim transporcie. Ale nie zaczynajmy od drugiej strony, zaczynajmy od efektywności. No i wreszcie zwiększenie udziału transportu elektrycznego o co najmniej ileś procent, bo to też podnosi efektywność energetyczną. Już podsumowując, skąd na to kasa? Państwo widzicie, pewnie znana Wam kwestia, mianowicie dochody budżetu państwa ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, czyli zanieczyszczający płacą ogromne pieniądze, to trzeba jasno powiedzieć. W 2021 roku prawdopodobnie to ostatecznie, bo to były szacunki, ostatecznie to było 25 miliardów złotych. W związku z tym, proszę Państwa, te dziesiątki miliardów złotych są i to są nasze pieniądze i one powinny iść na podnoszenie efektywności energetycznej i gminne zielone łady, regionalne zielone łady w naszych miejscowościach, tam gdzie jesteśmy my. I na koniec, już naprawdę kończę, ale chciałbym zaanonsować jeszcze jeden temat, mianowicie wystarczalność energetyczna. Spodziewam się, że większość z Państwa w ogóle takiego określenia nie słyszała. Efficiency to jest efektywność, a sufficiency to jest wystarczalność. Czyli że każdy ma dostęp do usług energetycznych, ale tak jak tego naprawdę potrzebuje, a nie pompujemy potrzeby energetyczne, bo na przykład koncerny potrzebują sprzedać więcej energii. Czy to koncerny kopalne, czy to koncerny uranowe, czy to koncerny odnawialne, OZE, nie potrzebujemy pompowania zużycia, my potrzebujemy jakości życia, my potrzebujemy po prostu dobrego życia. W związku z tym musimy też zacząć rozmawiać o wystarczalności i co ważne, wystarczalność powinna być jeszcze przed efektywnością energetyczną, czyli po prostu musimy zacząć rozmawiać, żeby chronić klimat globalny, ile my tej energii na głowę mieszkańca rocznie potrzebujemy, a później się zastanowić, jak efektywnie ją wyprodukować z odnawialnych źródeł energii. I co ważne, taka dyskusja przybliża nas do realizacji celu, jakim jest oczywiście neutralność klimatyczna. Także jak Państwo widzicie, moim hasłem jest Power to the People. To zdjęcie, proszę Państwa, jest z 2019 roku. Ja wprawdzie nie zaczynałem z żarówką pracować 3 lata temu. To było w czasie szczytu klimatycznego w Katowicach. Dawałem wykład takiej grupie międzynarodowych gości i wziąłem wtedy właśnie tę żarówkę, żeby pokazać, jak ważna jest żarówka w przekazywaniu władzy i energii w ręce ludzi, a najważniejsza jest oczywiście wiedza. Dzielimy się wiedzą o tym, że możemy uwolnić się od monopolii i oligopolii państwowo-prywatno-energetycznych koncernów.
Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Super, Darku, bardzo Ci dziękuję. Ja przypominam sobie takie zdanie, które kiedyś powiedziałeś. Ekologia nie jest dla bogatych, ekologia jest dla mądrych. Ja myślę, że to bardzo dobrze pasuje do naszego dzisiejszego tematu. Teraz przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi. Ale chciałabym zaproponować Państwu, naszym widzom i słuchaczom, aby także wpisywali do czatu może swoje sposoby na efektywność energetyczną. Czy to w pracy, czy w domu, czy może jakieś pomysły, jak można zadbać o nią nawet w większej skali. I proszę, teraz jest czas na pytania do Darka. My już tutaj mamy pierwszy tekst, dość długi, który chciałabym tutaj przedstawić. Ok. Super, no, będzie długo. Aha, czyli szanowni drodzy obrońcy przyrody, oszczędzanie energii, a raczej dobre jej wykorzystanie jest zawsze korzystne, a marnotrawstwo jest zawsze złem. Problem moim zdaniem polega na tym, że nagłaśnia się oszczędzanie energii w gospodarstwach domowych, a milczy o tych obszarach, które zużywają energię w stopniu wielokrotnie większym. To samo dzieje się z tak zwanym śladem węglowym. Istnieją i rozwijają się dynamicznie takie dziedziny przemysłu i transportu, bez których można sobie wyobrazić całkiem dobre i zdrowe życie, a które w okresie 50 lat doprowadziły do ocieplenia klimatu. O tym się nie pisze, nie mówi, a nawet nie chce się myśleć. Czy możemy tu zaoszczędzić energię? Na pewno tak, ale musielibyśmy zrezygnować z wielu wygodnych przyzwyczajeń. To będzie nasz wolny wybór. Wygoda, atrakcje albo uratowanie klimatu. Chciałbym na webinarze o tych sprawach usłyszeć. Pozdrawia nas pan Adam. Bardzo dziękuję panie Adamie za to pytanie. To prawda. Znaczy, powiem tak. Politycy, którzy działają w naszym imieniu, bo żyjemy w państwie demokratycznym, mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości, robią to, przynajmniej chcielibyśmy, może tak, chcielibyśmy, żeby robili to, czego my oczekujemy od nich. To prawda, że łatwiej się, to Ministerstwo Klimatu na przykład obecnie bardzo intensywnie zaczęło robić, wytyka palcem, że my powinniśmy wyłączać na przykład pralkę w godzinach szczytu. Państwo na pewno słyszeliście, że teraz polskie sieci elektroenergetyczne będą nas informować na swojej stronie, kiedy należy włączać i kiedy wyłączać pralkę. Ja się z tego nie śmieję, bo to jest ważne, ale powiem wprost, lepiej, żeby polskie sieci elektroenergetyczne i Ministerstwo Klimatu zajęło się prawdziwymi trucicielami i marnującymi energię, tak jak pan Adam tutaj wskazuje. No mówiąc wprost, gdyby na przykład polski rząd przez ostatnie lata zrealizował program, który nazwaliśmy Czyste Powietrze, a on z czystym powietrzem niestety niewiele ma wspólnego, bo go nie realizujemy w praktyce. On miał, jak Państwo sobie przypominacie, na celu docieplenie milionów domów. W Polsce tak średnio, nie będę wchodził w szczegóły, jest 5 milionów domów, które można nazwać wampirami energetycznymi, czyli po prostu są totalnie nieenergooszczędne. I rząd obiecał z ustami pana Morawieckiego, pana premiera, że zaczynamy walkę ze smogiem, czyli zaczynamy docieplać domy. Wtedy alarmy smogowe powiedziały świetnie, policzyły i powiedziały, potrzebujemy 100 miliardów złotych przez 10 lat i jeżeli corocznie wydamy 10 miliardów złotych na docieplenie około 500 000 domów, to te 5 milionów w ciągu 10 lat zostanie docieplonych. Co to oznacza? Że ludzie będą mieli niższe rachunki, a jednocześnie powietrze w naszych gminach będzie czystsze. Dlaczego rząd nie realizuje tego programu? No właśnie dlatego, że zajmuje się głównie współpracą z koncernami, które nie są zainteresowane tym, żeby oszczędzać węgiel, żeby zmniejszać zużycie energii cieplnej, żeby zmniejszać zużycie energii elektrycznej. W związku z tym to są wszystko takie działania, powiedziałbym, markowane, że rząd stoi po naszej stronie, a niestety muszę powiedzieć wprost, że w większości przypadków, jeżeli mamy oceniać działania polskich rządów przez ostatnie 30 lat, to one raczej broniły, pamiętacie Państwo ten wykres zużycia energii, one raczej broniły producentów energii niż konsumentów tejże. W związku z tym zgadzam się z Panem absolutnie, że wskazywanie palcem na nas to nie jest rozwiązanie, bo ludzie po prostu już mają dosyć mówienia, jacy to my jesteśmy, no
antyekologiczni, jesteśmy niefrasobliwi, nie zwracamy uwagi. Zatem po pierwsze pozytywnie, na przykład dawać alternatywę, ale jednocześnie wskazywać na największych trucicieli. Jeżeli mamy, proszę Państwa, w Bełchatowie największą elektrownię węglową, która jest bardzo nieefektywna w spalaniu tego węgla i emituje ogromne ilości zanieczyszczeń, to właśnie PGE powinno być po pierwsze tutaj wskazywane jako główny truciciel i to oni powinni podjąć maksymalnie dużo działań na rzecz tego, żeby zmniejszyć palenie tego węgla w ich kotłach. Natomiast musimy się także domagać, by pieniądze na przykład z handlu emisjami, o czym przed chwilą też mówiłem, trafiały nie do koncernów energetycznych, bo tak niestety czasami bywa, że zamiast zasady zanieczyszczający płaci, która obowiązuje w Unii Europejskiej i w Polsce, mamy zasadę zanieczyszczającemu płacimy. Czyli pieniądze, które powinny trafiać na przykład do nas, żeby nam docieplić dom, trafiają na przykład do PGE, które w ten sposób no, opowiada nam banialuki, że jest promotorem zielonej energii. A ja mówię nie, nas zielona energia nie interesuje. Nas po pierwsze interesuje, żeby to była energia w naszych rękach, czyli na przykład, żebyśmy zmniejszyli zużycie. Zatem tak już podsumowując, ma Pan pełną rację. Wydaje mi się, że w swojej prezentacji także wskazywałem, że musimy podejmować działania na rzecz ograniczenia emisji ze strony dużych przemysłowych graczy, tylko że tymi graczami absolutnie powinien się zająć rząd, bo Unia Europejska jest takim tworem, który reguluje tych dużych graczy i nie może być tak, że zamiast zasady zanieczyszczający płaci, będzie zasada my płacimy zanieczyszczającemu. Dobrze, mamy kolejny wątek, chociaż tak naprawdę połączone z tym poprzednim. Pan Janusz mówi, sądzę, że wygodniej jest nam, konsumentom, obywatelom, podchodzić do sprawy technologicznej. Jest problem, technologia go rozwiąże. LEDy, termostaty, pompy ciepła, elektryczne pojazdy. To wszystko jest prawdą, ale sądzę, że tylko częściowo. Najlepszym sposobem jest ograniczenie własnej konsumpcji również energii. Wiąże się z życzeniami, a nawet zmianą globalnego podejścia do rozwoju, w cudzysłowie. Nie można mieć cały czas wzrostu, ale to temat rzeka. Czy o to Panu chodzi? Panie Januszu, absolutnie tak, dlatego na końcu zaanonsowałem, myślę, że z pracownią uda nam się w przyszłym roku taki webinar zorganizować na temat wystarczalności energetycznej, czyli dokładnie tego, o czym Pan mówi, że sama efektywność energetyczna może nie wystarczyć. My musimy myśleć o zmianie całego modelu właśnie rozwoju, tak? Czyli że my nie rozwijamy na przykład zużycia energii, tylko rozwijamy efektywność energetyczną, ale także czasami zastanawiamy się, czy w ogóle potrzebujemy niektórych rzeczy, mówiąc wprost. Tylko niech mi Pan teraz, wiem, że Pan mi nie odpowie, bo nie jesteśmy teraz online obaj, ale proszę spojrzeć, jak trudno jest walczyć z koncernami, które napędzają konsumpcję. Różne koncerny zajmują się tylko napędzaniem konsumpcji. Kup dodatkowy telewizor, kup dodatkowy samochód, kup dodatkowe to, dodatkowe tamto. Podczas gdy, zobaczcie Państwo, wszyscy prawdopodobnie jak tu jesteśmy, zastanawiamy się jak kupować mniej, jak żyć lepiej. Czyli mówiąc wprost, jak więcej żyć, a mniej konsumować. Bo niestety zostaliśmy wtłoczeni w takie myślenie, że konsumpcja równa się jakość życia. Nie, to jest nieprawda. I będziemy to na pewno też jeszcze w kolejnym webinarze na temat wystarczalności energetycznej, czyli właśnie tego tematu omawiać, ponieważ sama efektywność, zgadzam się z Państwem, nie rozwiąże problemu. Natomiast efektywność na pewno przybliża nas do realizacji celu, jakim jest neutralność klimatyczna, ale drugim elementem będzie na pewno wystarczalność energetyczna, czyli mówienie o naszych ograniczonych potrzebach. Taka bardzo fajna kampania ostatnio wybrzmiała w znielubionych bardzo Niemczech ostatnio, ale Deutsche Bahn to zrobiło. Mianowicie zrobili kampanię promującą różne zdjęcia i miejsca w Niemczech, które były bardzo podobne do miejsc gdzieś na świecie. I podpisy były mniej więcej takie. No załóżmy,
Kolonia, bilet 100 euro. San Francisco, bilet 1000 euro. I dosłownie bardzo podobne dwa, na przykład, załóżmy, teatry. Jeden w Kolonii, drugi w San Francisco. I napis taki: możesz pójść do teatru w Kolonii, nie musisz jechać do teatru w San Francisco. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale uwierzcie mi Państwo, jest coraz więcej ludzi, którzy robią takie rzeczy, że wsiadają do samolotu, żeby na przykład obejrzeć sobie sztukę w Sydney i wrócić następnie, no może do Sydney to nie, to trochę przesadziłem, ale żeby na przykład przelecieć pół Europy, nie wiem, do Barcelony na godzinę, na jakąś kawę i wrócić sobie wieczornym samolotem do siebie, do swojego miasta. Pan Janusz tutaj jeszcze dopisał: wiem, że to trudne, sam jestem mikroprzedsiębiorcą, zmagam się z tym na co dzień prywatnie i zawodowo. Powiem tylko, proszę Państwa, jeśli nas będzie więcej, jeżeli ta wiedza będzie bardziej powszechna, to przypomnę Państwu, kiedy 10 lat temu mówiliśmy, że fotowoltaika będzie totalnie popularna w Polsce, że będziemy mieli miliony prosumentek i prosumentów, a mówiliśmy to zarówno w pracowni, jak też w Zielonym Instytucie, wszyscy się z nas śmiali 10 lat temu, 10-12 lat temu. Zobaczcie Państwo, Polska ma obecnie około 3 miliony prosumentek i prosumentów, którzy mają własne panele fotowoltaiczne. Dlaczego żarówka LED-owa nie może się stać takim kolejnym przełomowym technologicznym wyzwaniem? Ale wracając, zgadzam się z uwagami, że nie tylko technologia rozwiązuje nasze... ja nie jestem wyznawcą technologii. Uważam, że technologia w naszych rękach ma nam pomagać realizację celów. Zatem, jak Państwo widzieli w mojej prezentacji, celem była neutralność klimatyczna, a nie panele fotowoltaiczne na dachu. Super. I kolejne pytanie o zależność emisji per capita od dochodu. Emisji jakiego typu? CO2 czy emisji zanieczyszczeń, bo tego nie wiem? Przyjmijmy, że CO2 w takim wypadku. Oczywiście jest pewna zależność, że do tej pory rozwijaliśmy się w oparciu CO2, tak widzę. Dziękuję panie Jurku. To prawda, do tej pory kopalne były podstawą rozwoju i rozwój materialny. A jeżeli postawimy na rozwój nie oparty na kopalnych, tylko oparty na odnawialnych, ale także na zwój, czyli postawimy na właśnie tę wystarczalność energetyczną, czyli będziemy mówić o tym, że nie musimy mieć wszyscy samochodów, tylko na przykład możemy mieć jeden samochód pod blokiem i się nim dzielić. Współdzielenie, prawda? Możemy mieć, nie wiem, jedną pralkę. Ja na przykład byłem zaskoczony, że w Finlandii w bloku nie było w ogóle pralek, tylko w piwnicy była pralnia, dosłownie chyba trzy pralki i po prostu korzystaliśmy z tych pralek jako mieszkańcy. Także, bo nie skonkludowałem. Także do tej pory faktycznie był taka korelacja. Większy dochód per capita, więcej emisji. Natomiast obecnie będzie to coraz bardziej się rozdzielać. Będzie po prostu rozwój PKB niezwiązany z emisjami. I drugie pytanie, czy w ogóle PKB, ja uważam, że nie, a jestem ekonomistą, uważam, że PKB w ogóle źle wszystko mierzy. My musimy mieć inne mierniki, na przykład miernik szczęśliwości, jakiś rodzaj mierzenia nie tylko ilości posiadanych dóbr, ale także musimy mieć mierniki, które wskazują na przykład poziom wykształcenia społeczeństwa, na przykład poziom solidarności społeczeństwa, a nie tylko to, ile mamy telewizorów na głowę mieszkańca. No, zwłaszcza, że PKB też nie pokazuje tego, jaka jest dystrybucja tych dóbr. Dokładnie. I tutaj mamy, dziękuję Ci Diano, współczynnik Giniego, który jest, proszę Państwa, niestety w Polsce od kilku lat bardzo dynamicznie rośnie, czyli rośnie nam rozwarstwienie ekonomiczne. Co to oznacza? Że wszyscy wprawdzie się bogacimy, ale najbogatsi bogacą się znacznie szybciej niż reszta część społeczeństwa. A to niestety powoduje, że populiści mogą uzyskać większe poparcie, bo ludzie nie porównują się do mieszkańców Afryki, tylko ludzie się porównują do sąsiadów. Jak widzą sąsiada, że jemu
dochody rosną dziesięciokrotnie w ciągu roku, a mnie wzrosły o 50% albo o 20%, no to wiadomo, że to może spowodować właśnie to, co mieliśmy od 2015 roku, że bardzo dużo ludzi było zniechęconych do takiej polityki państwa rozwojowej, która powoduje rozwarstwienie ekonomiczne. Więc my musimy, zgadzam się, my musimy w większym stopniu dbać o te grupy społeczne, które są ekonomicznie najmniej rozwinięte i musimy im najbardziej pomagać. Pozwoliłam sobie zadać kolejne pytanie. Czy wiesz może, jak wygląda sytuacja krakowskiej elektrowni społecznej? Nie znam szczegółów obecnie, natomiast nie ukrywam, że troszeczkę próbowałem korygować działalność tej. Powiem do wszystkich Państwa, bo może nie wiecie, krakowska elektrownia społeczna to jest taka inicjatywa, że będą mieszkańcy, nie wiem czy jednego, czy kilku budynków, chyba kilku, mieli wspólne panele fotowoltaiczne, z których będą korzystali, ale tam na przykład nigdy się nie dowiedziałem, czy efektywność energetyczna stała się też wspólną inicjatywą, czy mieszkanki, mieszkańcy zaczęli sobie pomagać w tym, żeby zmniejszyć zużycie energii w tej elektrowni społecznej, ale inicjatywa wydaje mi się, że jakoś tam funkcjonuje, chociaż z tego co pamiętam, ktoś mi wskazywał, że mają jakieś problemy no, organizacyjne po prostu. W sensie ludzkie, że ludzie już tam nie dają rady, bo robią to wolontarystycznie. I to fajne pytanie, bo ja uważam, że takie elektrownie społeczne powinny być wspierane przez państwo. Na przykład jeżeli ktoś się na takiego wolontariusza zgodzi, to powinny być środki na to, żeby taką osobę zatrudnić. Na przykład, żeby miasto zatrudniło taką osobę i żeby ona robiła to już nie jako wolontariuszka czy wolontariusz, tylko żeby miała zwykłą pensję, tak jak ten przysłowiowy energetyk miejski, bo to jest dokładnie taka sama pozycja. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie. Już w zasadzie skończył nam się czas na webinar, ale widzę, że Państwo jeszcze tutaj są. Mamy jeszcze jedno pytanie. Myślę, że możemy sobie na nie pozwolić. Czy są zapisy prawne, które mówią o tym, że w przestrzeni publicznej nie można stosować lamp drogowych z czujnikiem ruchu? W mojej gminie dostałem informację, że jest to oświetlenie typowe dla parków, a nie dróg i nie można zaprojektować takiego rozwiązania. Jeśli mówiąc wprost to bzdura, to czy mogę liczyć na pomoc w dotarciu do zapisów prawa, które będą chroniły pomysły mieszkańców i pomagać im w rozmowach z gminą, aby takie rozwiązania wprowadzili? Bardzo Pani Agnieszko dziękuję. Niestety przyznam, że mam podobne pytanie jak Pani, bo ja też próbowałem w Warszawie przekonać Urząd Miasta Stołecznego Warszawy do tego, żeby zaczęli wyłączać światło. Oni mi odpowiedzieli dość tak niejasno, ale mówili, że względy bezpieczeństwa to uniemożliwiają, ale niestety nie napisali mi, czy to jest podstawa prawna, czy też jest to po prostu tak zwane widzimisię, że ktoś określił, że jak lampa zgaśnie, to będzie niebezpiecznie. W związku z tym, co chciałbym Pani zaproponować? Gdyby Pani była uprzejma napisać to pytanie, żeby, w ogóle to jest też do Państwa wszystkich uwaga, proszę przejdźmy, jeżeli Państwo oczywiście wyrazicie taką chęć, do dyskusji pod ogłoszeniem tego webinaru na profilu Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot na Facebooku, ewentualnie na Twitterze, bo wydaje mi się, że tam też chociaż na Facebooku jest łatwiej, bo można dłuższe odpowiedzi, więc może spróbujmy, jak Państwo jesteście na Facebooku rozmawiać, a ja się będę starał przeglądać Państwa pytania i wtedy możliwe, że na przykład część z Państwa pytań będzie dla nas inspiracją, żeby jakieś działanie podjąć, na przykład na rzecz wprowadzenia regulacji, które umożliwiają wprowadzenie takich lamp drogowych. Moim zdaniem to nie jest zakazane, ale nie znalazłem przepisu, który by tego zakazywał. Natomiast możliwe, że część drogowców, którzy niestety bywają panami o takim już zaawansowanym wieku, podchodzi do tego dość konserwatywnie i mówi, że nie mogą, mimo i wtedy ja bym pani sugerował na przykład wysłanie ponownie pisma z prośbą o podanie właśnie to, o co pani pyta, żeby podali pani przepis prawa, na podstawie którego
nie chcą tej zmiany wprowadzić, czyli lamp drogowych z czujnikiem ruchu. Czy to jest kwestia ekonomiczna, czy to jest kwestia prawna? Bardzo proszę do nich, o dziękuję, cieszę się, że i mało, ja Państwa wszystkich zachęcam do takich maili, bo wiecie Państwo, to czasami nie jest tak, że to jest zła wola urzędników. Czasami po prostu nie wymyślą takiej rzeczy, że może być lampa, która zgaśnie, bo im lampa gasnąca to się kojarzy z tym, że trzeba wymienić żarówkę, a nie z tym, że oszczędzamy energię. Także wymieniajmy się pomysłami, bądźmy z sobą, zapraszamy Państwa na profil Towarzystwa i na profil Zielonego Instytutu. Będziemy się starać o tym informować i często Państwa inspirować. Będziemy tam wieszać jakieś nowe informacje aktualizujące. I co ważne, bardzo Państwa zapraszamy, żebyście dzielili się tą wiedzą z maksymalną liczbą osób, bo naszą, proszę Państwa, siłą jest wiedza. My możemy wygrać, powiem wprost, tę wojnę o lampy drogowe, wojnę o docieplone domy, lampy drogowe z czujnikami ruchu oczywiście, LED-owe z czujnikami ruchu, wojny o docieplone domy, tylko wtedy, jeżeli będziemy mieli masową wiedzę, bo wiedza, proszę Państwa, jest naszą bronią. Dobrze, myślę, że na tym skończymy. W czacie podpięłam także link do posta na Facebooku, o którym mówił Dariusz, w którym możemy kontynuować tą dyskusję. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Darku, Tobie bardzo dziękuję za to, że zgodziłeś się przed nami wystąpić. Też bardzo chętnie wysłucham kolejnego webinaru dotyczącego wystarczalności, która tak, mieliśmy efektywność first, to teraz będzie wystarczalność. First. Sufficiency first, tak. Tak, dokładnie. Bo ja zawsze. Pracowni, bo z Towarzystwem na Rzecz Ziemi też współpracuję, ale chciałem podziękować Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, bo proszę Państwa, ta organizacja od lat bardzo konsekwentnie broni przyrody i robi to naprawdę w sposób i profesjonalny, ale też w sposób bardzo konsekwentny na poziomie wartości. A dla mnie to jest bardzo ważne, żebyśmy mówili prawdę, bo jak Państwo wiecie, no niestety żyjemy w świecie fejku i miejmy nadzieję, że wspólnymi siłami obronimy się przed właśnie taką nieprawdą i że nasza wiedza nam pomoże w ochronie klimatu, ochronie społeczeństwa i ochronie gospodarki, tak jak to w tytule naszego webinaru. Bardzo Ci dziękuję, Darku. Dziękuję Ci też za ciepłe słowa. Przed Państwem wystąpił Dariusz Szwed z Zielonego Instytutu. Prowadziłam z wielką przyjemnością Diana Maciąga z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. A nasze webinarium już niedługo pojawi się na YouTubie Pracownie. Do widzenia Państwu. Dobrej nocy. Wszystkiego dobrego.